dzień dobry moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Czy mnie dobrze widać? Chyba dobrze. W kolejnym odcinku Swords & Sandals, w którym dobrze mnie widać. Dobrze mnie widać, ja sobie radę dam. Yahoo nie zrobi tego remixa. To w mordę jemu dam. Gramy w te swordsy, mamy sandały i mieczyk sobie mam. Dobrze mnie widać. I kosę sobie mam. Witam, pozdrawiam, halo, słuchajcie. Nasz Samu ma 43 level. To zasługuje na 43 tysiące lajków. Napierdalajcie, żeby trzymać, bo ja widzę, żeby już wysiadać się powoli. A wtedy ja wysiadam sprzed komputera i idę grać w piłkę nożną i się uczyć, zamiast nagrywać głupie gry. I tak ten miesiąc jest rekord, ale to wam pokażę wszystko na koniec miesiąca podsumowań. Dobra, znaczy są martyrysty trzeci, ale zróbmy jeszcze większy rekord. Znaczy są martyrysty trzeci level. Jeszcze jeden level do torturamentu, to nie jest ostatni torturament. Chyba to nie jest ostatni torturament, choć nie jestem pewien. Teraz na następny 44 level trzeba mieć, żeby kupić ostatnią zbroję. Potrzebujemy mieć level 48, na którym najprawdopodobniej odbędzie się ostatnia runda. Co zrobimy? Sejwika, Brejwika. My zbieramy pieniądze, żeby zakląć broń na najwyższy level. To nas kosztuje 5 760 000. Mamy już 2,2 miliona uzbierane. No i zbieramy dalej, tak? Zbieramy dalej, możemy się klepać z tobą. Dzień dobry, zaczynamy. Bardzo nam tutaj pomagają Whirlwindy, które no biją po 900, jak widzicie. Gość Firebole próbuje strzelać, ale to mu zbyt wiele nie daje. Zastanawiam się bardzo mocno, czy nie spróbować pójść być może kilka punktów w charyzmę, by staniały te zbroje i... co skaczesz? By staniały te zbroje i upgrade broni i żebym ja mógł łatwiej sobie to wszystko kupić. No dobrze, no skaczemy. Chodź, strzelaj. Biegnij ile masz sił i tak nie uciekniesz. Pod moją pałką będziesz się wił. Ty potworze! Ty potworze! Jep, dobra, rozpierdalamy cię kolego. No nie masz w ogóle defense. Więc cię zaprę ofence i zrobię ci dziecko, no ofence. Bonsai Birmingham umarł. Więc złap mnie teraz za ręce. Ale masz topora wielkiego. Co ty kurwa sobie myślisz? W Whirlwind. O kurwa, nie tak. Dobra, teraz. Z Ghost Strike mi się wajbało. Nie no, Whirlwind to w ogóle robi kozacką robotę, jeżeli o to chodzi, nie? Zapierdalamy przez te turnieje po prostu jak źli. Jeżeli goście nie mają zbyt wiele defensu. O kurwa! O, dzień dobry, dziękuję! Oderic the Rat, pokonany. Cervantes, nie dziękuję. Może być, 18 tego. A póki mam Adulation, użyjemy Adulation. Dobra, on też ma. Podejdę do ciebie. O ty kurwo. Podejdę do ciebie, znowu. Dobra, on teraz podszedł. Ja teraz ja ci w Whirlwind robię. Ja ty się ładuję, ja ci robię Ghost Strike i dziękuję, kolejny mecz! Poseidon MacLeod pokonany, ale jebany ma te zbroje, nie? Mocarnie, naprawdę mocarnie to wygląda. Słuchajcie, jest pomysł na hajsownikach, to zrobiło tam na razie, na ten moment, tam 1500 lajków, ale to jest tak sporo. Znaczy widziałem, że tam po godzinie to zrobiło 1500 lajków, więc no naprawdę nieźle. Pomysł brzmi, żeby po tej serii nagrać te Swords & Sandals Crusader. Ja sobie obejrzałem już jakieś gameplay z tej gry, ona naprawdę fajnie wygląda. To są takie Swords & Sandalsy jako strategia i mamy bitwy turowe też na takiej zasadzie, tylko że zamiast gladiatorów mamy armię. I oprócz tego, że my mamy tę armię, to my też mamy turowo, poruszamy się po mapie świata, gdzieś tam zarządzamy gospodarką, szkolimy wojsko i tak dalej. To jest całkiem ciekawe i całkiem fajne, ja bym mógł spróbować usiąść do tej gry i trochę ją porozkręcać na części pierwsze, żeby wam zrobić let's play po prostu podobnego do tego ze Swords & Sandals 2, gdzie w dużej mierze coś tam tutaj tłumaczę, gdzieś tam znam te mechanizmy, jakie działają w tej grze, mniej więcej, bo nie wszystkie, tak, bo nigdy całej tej gry nie przeszedłem, ale po prostu mógłbym sporo powiedzieć, byśmy mogli pograć, zrobili sobie bardzo podobną serię. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, na hajsownikach, wszędzie, gdzie tylko się da, dajcie znać, czy chcecie, jak chcecie,
to ja zrobię, bo to uniwersum jest całkiem ciekawe i... Znaczy, to nie ma dużo ciekawości, ale sam pomysł w ogóle na rozgrywkę jest no po prostu dobry. Jest po prostu dobry i fajny do oglądania, dla mnie to jest fajne do komentowania. Jest jak przeciwników wyzywać, jest jak coś ciekawego opowiedzieć o grze. Także dla mnie to jest super pomysł w ogóle na let's play, żeby zrobić sobie, nie w takim tempie, to ja nigdy nie zbiorę na tego, na ten upgrade. Nie wiem, czy nie odpuścić, szczerze. No zobaczymy. Albo właśnie w charyzmę nie dać. Ojebany, bo ten def mi zajebał. To jest ten spell, którego ja nie mogłem użyć, bo nie miałem magiki wystarczająco, tak? Okej, w porządku. Wolę Whirlwind. Z całym szacunkiem. Jego muszę walić z bliska. No ale bije, no obrażenie 900 obrażeń to jest no rozpierdol, nie ma o czym mówić. Zendar Black pokonany. Za chwileczkę tutaj levelelelele dostaniemy. I jak będziemy mieli levele, to normalnie ja pierdzielę. 94% Remus de Onscrupulous, tak zrobimy Savika Bravika. I zaraz zobaczymy. Kosztuje to... Na ten moment, to ewentualnie będziemy wczytywać. Nie wiem, czy tutaj upust się liczy. 57... No, 576. Początek. Zobaczymy, czy charyzma cokolwiek tu zmieni. Jeżeli kogoś rozdupczymy. No tego rozdupczymy na pewno. Nawet Ghost Strike'ami było. No, armor plus jeden. Nie za ciekawie, przyjacielu. Muszę przyznać, że nie za ciekawie ci to poszło. Tu jeszcze trochę brakuje do levela i nie mamy level upu. Genialnie w ogóle. Teraz musimy jakiegoś mocarnego przeciwnika złapać na wysokim levelu. 43 może być. Powinno być dobrze. I dosyć drogie te zbroje chyba ma, nie? Będzie dobrze. I oczywiście Whirlwind. Tak jest, 26 tysięcy, 50 koła złota. Spróbujmy dla testu. Gladieta. Nie, nic się tu nie zmienia. A tu się o ile zmienia w tych zbrojach? Czy to się opłacało w ogóle? Zobaczymy. 11 tysięcy mi odejmuje od 400. To ja przepraszam, ale ja wyłączam to. Ale ja się wracam do save'a. Ktoś mi pisał, Gimper, dlaczego ty save'ujesz, a się nie wracasz? Bo ten save jest na wypadek czegoś strasznego, co po prostu mi popsuje szyki tak mocarnie, tak. O nie. To jest na wypadek czegoś mocarnego, jak zginę właśnie na bossie w turnamencie albo przed bossem, to wtedy jest dobre, nie? A w innym przypadku, no to ja nie potrzebuję sobie save'ów wczytywać, bo wszystko sobie w miarę radzimy. A tak jak teraz dałem 4 punkty w coś, co jest niepotrzebne, no to ewidentnie tutaj save się bardzo przyda, nie? Spoko, możemy go rozdupczyć. 1081 armor, ale słaba broń, więc jakoś bardzo dużo tutaj hajsów za niego nie dostaniemy. Ghost Strike, ani expów. I drugi Ghost Strike, dziękuję. O, 30 tysięcy, bardzo słabo. No ale dobra, nic. Tutaj jakiś tam overkill dużo nie daje. Gladieta. Dobra, damy sobie 3 w magicę, 1 w atak. Może? Nie wiem, czy to dobre. Co my tam ciekawego sobie w Magic Shopie odblokowaliśmy? Czy w ogóle coś jest? Little Fat Kid. 155 tysięcy. Weekend Armor mamy. Ja bym wziął Weekend Armor zamiast Adulation już. Bo Adulation już i tak te wszystkie pojedynki są 60-70% w górę. A o, turnament już jest przed nami. Dobra, spróbujmy. To jest Bargliark, głównym bossem. A po prostu... o, właśnie, możemy 600 armora w ten sposób jednym hitem gościom zdjąć i to po prostu przy gościom, którzy mają bardzo dużo tego armora, może być dobre, nie? Może być bardzo dobre, jak 3 losowe kawałki armora, tak naprawdę 2-3 kasty tego Weekend Armor i goście giną w całości, tak? Więc... to może być na przykład Whirlwindy i Weekend Armory mogą być dobre, o ile nie będzie jakichś mocniejszych speli. Dostał w pysio jeszcze go strajkiem cię dowiem, Winchill the Giant po prostu ginie z naszej ręki. Fergalded Glaives, nie ma takich bardzo mocnych statystyk. A powinienem ci Weekend Armor zrobić najpierw, o właśnie, w ten sposób. I teraz ty sobie obskoczysz. Żaden problem, ja właśnie będę drugi, bo Weekend Armor i Ghost Strike'im możemy na odległość trzaskać. Więc w ogóle mieć na przykład 3 Weekend Armory i 3 Ghost Strike'i, to może po prostu z automatu zajebać przeciwnika, nie? Jeżeli nie ma za dużo defensa, ale to też jest takie opieranie się na czymś, co nie jest 100% pewne i wtedy nie mamy żadnych innych speli, więc może nie warto aż tak. Jaffet of the East, 56 defense, no to już całkiem sporo. Typ, no został w ryj i tak.
Oj, bo trzeba było najpierw Weekend Armor, a potem cios. Zapominam o tym, ale się przyzwyczaję jeszcze. Whirlwind, dobra, nie trafiłem sobie, se przysnę, dobra. Whirlwind 2, nie trafiłem. O kurde, przyjebał mi ładnie. Mocarnie mi przyjebał. Dobra, uleczył się troszkę, ale to nic się nie dzieje złego. Absolutnie, lecz się, lecz. I tak nie uciekniesz. I tak nie uciekniesz. Pięknie, Ghost Strike za 600, Jaffed of the East. Umiera 20% levela, już mamy Pluto the Vogue. O, nie masz defensa w ogóle, przyjacielu, umrzesz. I znowu zapomniałem o tym, Weekend Armor, ale dobra, po prostu Whirlwinda i drugiego Whirlwinda zrobimy, bo tym w ogóle defense nie ma, nie? Także spoko, 26%, Pluto sobie umiera, idź wracaj do Kaczera Donalda, śmieciarzu. Oj, temu na pewno Weekend Armor zrobimy, no i pięknie, nie? 300 armora mu zabraliśmy. To jak spell, który 300 po prostu zabiera, nie? Tak jest! Shrek i osioł, dwóch wiernych przyjaciół i podróż pełna przygód, no bomba stary! To fajnie, ale gdzie ja śpię? Na dworze! No, za dużo mu nie zabrało. Co do mnie strzelasz fireballem? O ty kurwo. O ty śmieciu. Dychaj psie. 60 tysięcy złota, ale mu łeb spadł. Coś genialnego. No teraz może jak zabijemy już tego głównego bossa tutaj na arenie, jeżeli to się uda oczywiście, to być może będziemy mieli całkiem sporą szansę. Ale mu łeb ścięło, coś wspaniałego. Już żeby sobie zupgrade'ować, zenchantować tę broń, to po prostu bardzo dużo nam da. 75 defense, no sporo ma. Co na mnie krzyczysz? Tylko widzowie w komentarzach mogą. Powiedziałem raz do ciebie. Zaczyna się, kurwa zaczyna się. Korzenioski, no. Chodź tu śmieciu. Blok. No i tak widzisz, że nic nie zrobisz. Blok ekipa, kolego. Tak mi się podobało, gdzieś na hajsownika byś nie przerobił. Blok ekipa była. O Jezus, no trawrzesz Gimber. Gimber, trawrze go. No i dupa, idziemy spać. Dobrze, ja się nie denerwuję już. Wszystko jest ok, wszystko jest w najlepszym porządku. Walka trwa milion godzin, bo oczywiście ma milion defense. Ale co tam, ale co tam. Żeby to było jakieś wyzwanie po prostu. Żebyś miał pokazać klatę, no cokolwiek. Nie ma już ucieczki. I tak nie uciekniesz, męczarniak, będziesz się wił. Kurde bele. No i co? A, B. Zdychaj. Zdychaj, jeżeli dzisiaj remix od Jacha Ostrego wjeżdża po prostu moc. Zajebistą robotę zrobił Jachu. Koza śnieżna. Zaczynasz mi działać na nerwy, kolego. Dobrze, zdech pies. Primus. O Primus Ptime. Zdycha. Odgar Francesco. 67 defensa znowu. No i nie można ich pominąć, nie? Ty szkuta siadło, dobra, zdejmujemy ci pancerz trochę. Za dużo to mu nie zdjęło, no ale zawsze coś. Whirlwind jeden. Whirlwind drugi, blok. O, debil potę na staminę użył, zamiast mnie dojebać do żywego. No nic, dobra. Za wysoko nie skacze, więc to też jest na plus, ale go strajka ma. Ale spoko, no my mamy ten potion na armor. Ale mu wyjebałem. Kurwa, odnowił se. O jebaniec, samozwaniec. O ty kurwo mała. Ty czekaj, czekaj, ja se potion wypiję, bo ty mnie zabijesz zaraz. Jak tak dalej potrwa tym mieczem? Ty, on bije. Tak żarty żartami, ale on napierdalał ten Odgar Francesco tutaj. Jakby nie podjął, to mógłbym zdechnąć. Sextus de Tremendus, no dobra, trochę ma, ale nie za dużo. Dobra, odsunął się. Zapominam o tym Weekend Armor ciągle. Wypierdalaj. O kurde, trzeba skakać do niego. Co strzelasz do mnie? O kurwa, 300. Idę po ciebie. Nie uciekaj, przyjaciel. Nie strzelaj do mnie. 300 znowu. I terrorysta. 70 z poisona. Przyjebie ci i zdechniesz. Znowu 300. Co ty se myślisz, kolego? Ojebany. Zdechnij rzecz. Dobrze, zdech. Ale to jak po 300 mi już z łuku wali, to już jest grozi. 72%. Przed bossem najpewniej będziemy mieć level. Questron the in bere bere bancet. Dużo wszystkiego ma typ. Armora mu zdejmiemy trochę. Pięknie. 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 Kuta siarzu. O, Frozen mi zrobił, dobra. Frozen mala mala malet. Ależ o 600 dostał, aż się opatulił. Bang! Ale z Grywusa dostał, dobrze. Ghost Strike'i teraz, na pewno któryś trafi. Oj, nie to. To. Kurde, nie trafiłem se. A on mnie uderzył znowu. Dobra, idę po ciebie, kolego. Idę, panie, z wąsem.
Jeb za 600, pięknie. Questron Inebriated umarł sobie. Good Sir Mordred Mercury, chodź. 67 defense znowu, ojebaniec, no. To nie będzie zbyt proste. Adulation, dobra, spoko, ma dzidę. Dzida ma przed dzidzie za dzidzia i śród dzidzie przed dzidzia. To nie będzie proste, ale w Hirlwindem go zabijamy, dokładnie tak spadła głowa do piwnicy. Napisała na tablicy SOS. SOS. Gimper super jest. Ty umierasz. Pięknie. Pięknie. Kurwa, jak on podchodzi. Jebcie na ryj. Kutasiarzu, Bloodlust jeszcze jeden. Pierdol na ryj, Leonidas. Nie jesteś zbyt dobrym zawodnikiem. Przykro mi, frajerze. Zander, Miyamoto, Hoto, Goto. Ćwokob na Maroko. Dobra, 650 mu zostało. Ale no, spory jesteś, przyjacielu, muszę przyznać. I masz ciosek i samą, choć dojrzalszą armię, będziesz ją jak wojsko JP, bo też skończysz marnie, skończysz tak, jak Loco Doko na live, to nie baśnie. Smoków tu nie ma, błaźni, zdejmij ten melonik ziom, bo to serio proste, kiedy ty budujesz tęczę ogry, jebią twoją siostrę, to ostre jest. Jak peperoni z jednorożca, temu nie sprostasz, zielony daje rozkaz, prosta treść, bastion do kapitulacji. Będziesz jak Zander, nie dostaniesz owacji, myszką trzaśnij ziom, ale to ci nie pomoże. Choć blady jesteś jak wampir, nigdy nie byłeś na dworze. I może miałbyś jakieś szansy, cień. Lecz ci zdjąłem kurwora armor, więc cię wyrżnę w pień. James Bondage, wypierdalaj. James de zupa, zabić go trzeba. Nie szczylaj do mnie. Powiem wam, że w Poznaniu byłem dwa dni ostatnio. Dawałem wykład tam w ramach szkół zawodowych. Z Jankesem żeśmy na scenie robili show troszeczkę. I tak podłapałem taką gwarę poznańską od Isamu po prostu i od ludzi stamtąd, że po prostu te chłopaki pojechali my do Poznania i żeśmy sobie trochę ziemniaków wykowali, ale pozytywnie było, takie równe goście, no że ja nie mogę, wiejski taki gimber trochę ze wsi, ze Środy Wielkopolskiej, ale spoko było, napiliśmy się. Pogadaliśmy, pojedli sobie, a taką świnię maciorę przyniosła nymfa. Urobiła ją całą i na stół, hamburgiery, po prostu najedlimy się. Głupie gadanie takie. Gladiator. Dobra, Wolfus the Emotional, czyli on nam się rozpłacze tutaj. Zaraz, on się rozpłacze, a ja go rozpłatam i będzie pięknie. Dobra, zrobimy go strajki 2, a nie, on ma 2,5, a nie 250. Dobra, to już idę po ciebie. Whirlwind. W Hirlwind cię, kolego. Sympatyczny, no chodź tu do mnie, czekam. I'm waiting for ya, motherfucker. Tak i tak, dziękuję. Rozpłacz się teraz. Nie możesz, bo ci urwało łeb. Bargle Yark. On ma już to 900 armoru, tylko myślałem, że ma mocniejszą zbroję. Agility 50, strzęgta w ogóle nie ma. On się zesra, on defense 2. Co on ma? Okej, ma łuk. 2400, zaklęty plus 400 raid damage. Jego trzeba, ile on ma? 900 armora, 1000 hit pointsów. Trzeba szybko dopaść go. I uderzyć tymi. Ja go mogę zabić jednym Whirlwindem i dwoma Ghost Strike'ami. I tak trzeba zrobić. Weaken armor. No, jest. Okej, ma spelle. Speli nie popatrzyłem. Nie spella, ja cię za bardzo kocham. Kolosus ma, spoko. To mi nie przeszkadza absolutnie, kolego. Spoko, nic się nie dzieje jeszcze. Ghost Strike 1. Okej, potion, to nie jest głupie. To najpierw szarża, może sięgniemy, nie? Burning 2, nic się nie dzieje. Szarża 2, 600. Zmienił na łuk i 600. Tak! Bargle Yark, spadła głowa zdziwiona na miniaturkę. 19 minuta, 17 sekunda. Dziękuję. 112 500 Orbo Bargle i 50 000 tutaj. Dziękuję. LD 41, All Roads Converge. Następna arena jest taka, 46 level, czyli jeszcze nie ostatnia zbroja. Jeszcze nie ostatnie wszystko. 3 600 000 mamy. Czy dzięki Magice możemy jakiś nowy spell sobie kupić? Mamy Frightening Bolt 2400, no jeszcze nie. Jeszcze nie. Dire Fireball. Rejuvenivili Belewate będziemy chcieli wziąć sobie.
Rejuvenie Billy Belebatę będę chciał wziąć, to będzie spoko. Będzie spoko, koko, euro, kwoko. I teraz dwa Ghost Strike, Valor Ruindy, Weekend Armor, Maximum Armor Oil. To jest chyba dobre ustawienie, póki co, i przy tym zostaniemy. Jeżeli macie jakieś rady, to piszcie, a póki co dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki Swords and Sandals 2. Cześć!